Partnerem kanału jest Alior Bank. Halo. Halo! Halo! Jest tu jeszcze ktoś? Jest tutaj Ktoś Ktoś jest na tym kanale? Pewnie są. Pewnie są. Rozgrzaliśmy trochę ostatnio streamami, ale prawda jest taka, że była mała przerwa, skończyło się MSI, trwał okres wakacyjny. Nie możecie nas za to winić, bo y, każdemu należy się w życiu przerwa. I myślę, że po intensywnym MSI i całym sezonie wiosennym przerwa nam wszystkim się należała. Ale dzisiaj laby jest koniec. Wracamy do Waszego ulubionego tematu, jakim jest Lec, który wraca już niedługo. Dzisiaj będzie dla Was omówienie wszystkich transferów do Leca w tym sezonie. No i będzie mała gra z tym związana. No tak, no. Musimy się upodabniać coraz bardziej do takich dwóch starszych panów, tak. do których czasami nas porównujecie. Tak. Nie bez powodu zresztą. Musimy przeprowadzić się do Łodzi, ubrać sleeve, tak. stanąć za barem i wtedy już będzie idealnie. Jak się Ale ten bar to... nazywa? O to, chodzi. o to chodzi. O to chodzi. W Trakcie mi te Drifta, pójdziemy tam i zrobimy sobie zdjęcie. Tak, tak. I będzie to banger, ale nie każdy to zrozumie. Pozdrawiamy jednak tych, którzy rzeczone nawiązania yy, doceniają. Tak. Musisz, yy, musisz wziąć rodzliwa ze sobą. Muszę, muszę. A ja wezmę kapelusz. Tak, tak, tak. I, i zrobimy tego bengera. A na razie omawiamy dla Was składy. Wiadomości o tych transferach już chwilę istnieją, ale yy, no co. Nie dało się tego zrobić wcześniej. Myślę, że możemy. Przede wszystkim po co? No właśnie. Możemy no. szybko przejść do rzeczy, bo nie ma sensu omawiać transferów na początku, jak one się dzieją. Właśnie najlepiej mówić je przed samym startem, żebyśmy byli na bieżąco. Bo nie jest pewne, czy one są pewne. Tak, zresztą yy, nie ma ich jakoś przesadnie dużo, no ale pogadamy o nich, bo niektóre są śmieszne. I, i każdy transfer będzie przez nas porównany do jakiegoś serialu albo filmu. Jest to też gra dla was. Eee, tak. Gra się nazywa Transfer doleca, ale, ale to, to film albo serial. Tak. No, eee, zaczniemy może od powiedzenia dwóch rzeczy albo jednej rzeczy. Jest dużo drużyn, które nie zmieniają składów. Między innymi jest to Fnatic. Między innymi jest to G2. Między innymi jest to Heretics. Między innymi jest to Mad Lions Koi. Między innymi jest to Team BDS. A Robok wreszcie zmieniło? Nie. Nie, również nie zmieniają. Dalej ta banda chuja będzie grała. E, gdybym miał ich akurat porównać, mimo braku transferów, do serialu, moda na sukces. Ciągnie się ten skład strasznie długo. Ludzie, ludzie to oglądają z jakiegoś powodu, ale powiedzmy, e, oglądalność nie jest tak dobra jak kiedyś była. No i generalnie ten serial jest dosyć chujowy. Dla Arsena to jest trochę rodzina zastępca. No, trochę tak, trochę tak. <głos> <głos> no, więc na takiej zasadzie to będzie działało. Ta nasza mała gra. Zaczynam od giantex. Giant X. dokonuje dwóch zmian. Wcześniej w tej drużynie, mogliście o niej zapomnieć, bo szybko odpadli. Grał Odoamne, Peach, Jackis, Patrick i Ignar. I my mówiliśmy tak. No ten Jackis nie wiemy. Zostaje, Jackis zostaje. W zamian za to poleciała górna część mapy, nie będzie już odamne i nie będzie pacha. Za obronę zagra De Antonio, a za picza zagra Juhan. Juhan to jest zawodnik, który jest taki sam jak Pic, tylko trochę lepszy, bo też jest z Korei, I grał w RL-ach, w Akademii, um, no i był na ławce w Diarex w trakcie ich ranu po mistrzostwo świata, więc jest to mistrz świata, ale taki trochę oszukany, trochę tak jak Jerzy Dudek w Realu Madryt. To jest no, trochę no, 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 taki no. zawodnik. A De Antonio w tym momencie, ja to konkretnie sprawdzę, bo, em, bo warto tutaj mieć e, liczby konkretnie ułożone. De Antonio to 25-letni toplaner z Hiszpanii i szczerze mówiąc myślałem, że jest starszy, który nigdy jeszcze w Lecu nie grał. Ale całe swoje życie gra w, w Giants. Day. Tak. I... i... Cały czas występuje w rl w których jest swego rodzaju memem, ponieważ gra on tylko tankami. A grając czymkolwiek innym jest bardzo ciężko. I to już na poziomie ligue Ja to pasuje do leca. To Akurat dobrze. No nie wiem, czy będzie grał tankami. No dobra, no. Znaczy, to niewiele to zmienia dla Giantex, bo ten transfer, gdybym miał wyrównać go do filmu, to powiedziałbym dzień świla. No. Bo to, to, co tu się wydarzyło, to, to jest naprawdę jakby świrm. No. Oda wyrzucony z drużyny, żeby wziąć De Antonio, czyli żeby wziąć człowieka, który całe życie jest tam u was. No. I nagle sobie kurwa przypomnieliście, że on tam jest w sumie. To nie jest... Wydaje mi się, że w tym przypadku... Znaczy, to nie jest przypadek, no. że on do tej pory się nie znalazł w lecu. Nie. nie. To jest z zasiedzenia był w tym Giants, ale to... to... Było tak, że widziałeś tego De Antonio na, na przykład na EMA Masters. Widzisz, że De Antonio jest twoim przeciwnikiem. I no. ty znasz. Ale się nie boisz. Zupełnie. No. To jest tak, jak rozmawiałem z Zywkiem na temat ich, bo piątki właśnie na Akademii Giants, gdzie wtedy występował De Antonio. No właśnie. On mówił, że oni chcieli grać na Giants, bo wiedzieli, że De Antonio jak ma dobrze zagrać, to on musi piknąć tanka. Eee... Jak nie piknie tanka to wygrywają topa, a jak piknie tanka to pikują w to Gwen i też wygrywają tak. topa. Dlatego przeciwnicy zawsze grają 4v5 praktycznie. No i zgadnijcie co, i formacja Głasana z Syzykiem wygrała tę serię wynikiem 3 do 2. Jak było. Dlatego też yy, myślę, że twoje porównanie do dnia Świra jest niezłe, bo yy, właśnie tak jak ten główny bohater przeżywał taki wewnętrzny kryzys, tak samo ci nieliczni fani Giantex, pewnie też jak zobaczyli Transfer to w duszy było. Myślisz, że ten myślisz, że człowiek, który odpowiada za ten transfer to też takie jebatona? Bardzo możliwe. No, a w każdym razie. Ja widziałem gdzieś jakieś komentarze w internecie, że. Spoko transfer, bo on tam siedział e, zawsze w tym Dziękuję to spoko wynagrodzić znaczy, swojego ja, zawodnika. I, i wieloletniego. się zgadzam. I z tym się zgadzam. Znaczy, no bo to jest tak. Przepraszam, kurwa, czy Elisite to jest jakaś fundacja dobroczynna? Giant X trochę jest. Ale oni nie czynią dobra, oni zło czynią. Czemu? Istnieniem swoim dla Leca. Po e nas wszystkich wkurzają. Jackis nigdy w życiu w Lecu by nie zagrał. Okay. Gdyby nie Giant X. Dobrze. Ignar powrót do Leca to też jest absurdalna sytuacja, mm -hmm. Powiedzmy sobie szczerze. Patryk, no to nawet nie będę mówił, <laughs> że kurwa dalej tam siedzi, tak? No to jeszcze teraz, dobra Pitch, pograłeś? No dawaj kurwa kolegę swojego. <laughs> No masz rzeczywiście, może faktycznie tak, jest tylko my o tym nie wiemy, i to jest wielki plan wodarzy, No. Że to ma być organizacja dobroczynna, to ma być y, wielka orkiestra lecowej pomocy. A wiesz, jakim oni oni byli, jak wtedy wicemisza zrobili? No. Kurwa znaczy. powinno być inaczej. <laughs> Kurwa znowu złożyliśmy jakieś gówno, a to działa nagle. <laughs> Nie no. To nie... Ta, trochę tak jak ten, trochę tak jak Fryderyk zawsze mówił podczas swojego pobytu w Iluminar. Kiedy przygarnął jakiś roster no, y, CSA totalnie z czapy. Ten roster wygrał chyba mistrzostwo Polski i on potem mówił właśnie kolorowo: Ja tak się starałem zawsze mądrze złożyć te składy w CS-ie. Znaleźć jakiegoś in-game lidera, dobra tak. coś tam młodych, ten... Raz, miałem wyjebane, wziąłem losowy skład i wygrał mistrzostwo, najlepszy wynik kiedykolwiek. I, I zawsze Fryderyk to kwitował takim przemyśleniem, że jak tak się dzieje, to powiedzcie mi, jaki jest sens, żeby się starać w tym esporcie. Tak, 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 tak. Zawsze jest ta sama historia, ale, ale. w tym pewna prawda. Pozdrawiamy Fryderyka, jak najbardziej. Myślę. Myślę sobie taką jedną rzecz i chyba jestem już coraz bliżej tego, że ja mm -hmm. naprawdę tak myślę. Nie wierzę, kurwa, że ktoś tworząc ten skład stwierdził, że to jest dobre. Nie, bo ja po prostu nie wierzę. W sensie, ty... Nie, nie ma chyba Ta osoba, Ta tak osoba, sobie. która stworzyła ten skład, popatrzyła się i mówi: No, to jest skład. Ale ja tylko tyle <laughs> pomyślałam. <laughs> tak zdecydowanie jest jednym ze składów Leca tak? 2024. Tak, tak, on pomyślał: No, złożyłem skład no. do Leca. To jest skład. To jest, no. jest druzyna. To jest skład i ma on topa. Ma też dżunglera. Jest i w tej drużynie midlaner, a także jest botlane. Trener również jest na miejscu. Właśnie, mówię, że tak... I siedzi, siedzi, siedzi ten... Czego tu kurwa brakuje? No niczego, no wszystko siedzi, co ma siedzi być siedzi ten to dyrektor jest. i mówi, nawet kurwa z pozycjami trafiłem wszystkimi. Tak, tak. tak, tak. A to nie, Sotwe, to są podobni do no siebie względnie dla nigdy niewprawionego. Oka. Ale, ale tłumaczył peach. <laughs> to musiało być zajebiste tłumaczenie. No, w każdym razie, jak nie jesteśmy do końca kupieni, transferem do Antonio głównie. Zgadzam się, romantyczna historia. Mój problem jaki jest? Otóż taki, że... Jest jeszcze jeden problem. No. Większy nawet. Mm -hmm. Bo ta drużyna zadziała. Wtedy tak. Wtedy <laughs> tak. Właśnie teraz... Playowy? Na, play Na ludzie. Teraz każdy mądry taki. De Antonio, w... Właśnie chodzi o to, żeby... Kurwa, nawet sportowa weryfikacja była negatywna. Werylach jest za słaby, żeby pójść do Leca. Ludzie mają z niego bekę. Gra na po, poziomie okej, okay, solidnym. Górna połowa sceny hiszpańskiej. Ale najlepszy w Erelach nie był, nie jest i nie będzie nigdy. Natomiast w Lecu Co będzie działa? solidny. Tak. Będzie ten ornik, chodził, tak, ten sajonik. Tak. Właśnie tak będzie. Właśnie tak będzie. Ka, że... Kasante! Ej, kasantę, No, tak. może być no, w porządku. No, porządku. Kasante będzie no? chodził. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że De Antonio. Pogra pół roku stwierdzi, że on może używać Kerry. I to też zadziała. Ja ci mówię. Nie, to nie zadziała. To bez przesady. A ja ci mówię. to na jakieś nie, nie, kamilce, nie. jak się Pierdoli. Nie ma takiej opcji. leca Nie ma takiej opcji. Nawet. Nie, ale, ale wiesz, co? wiesz ale co? co? Ja mówię wam. Giants? Jest playoff w tym sezonie. Ja mam nadzieję, że tak nie będzie. Dla dobra nas wszystkich. Będzie. I słuchaj, i słuchaj. Jest tak, że. Miałeś od zawodnika, który. jak... Ja się stałem kibicem tej drużyny. W tym momencie, w tym momencie. oni, okay, oni mnie kupili. Przekonałem Przeko 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 no, cię Dobry ten jest ten, ten skład. Fajny, <laughs> Dobra, okej. Okay. Patrz, miałeś od zawodnika, który jeszcze dwa lata temu był uważany za króla europejskiego Weeksignu. Tak. Z jakiegoś powodu nie działał w Giantex. Może to pochodna pików, bo on trochę Renektonem, trochę Rambelkiem. Trochę ambitnych w tym właśnie, było. Właśnie w tym ale też nie zawsze, bo starzały się Sajony Jorny. Teraz wezmą gorszego tankera. tak obiektywnie biorą gorszego tak. zawodnika. Słuchaj, ale teraz też pasuje hasło, że teraz rodzina. Teraz rodzina. No Antonio pewnie. to jest rodzina wszędzie. Zdecydowanie. W no. I wiesz, można, można wziąć, ja, ja nie mam, o, dobra, okej, okay. kurwa, mam czasem problem. Dzień Proszę, no. Mam czasem problem, ja zawsze mam problem. Tak. Mam problem, jak jest brany do... <grym> <grym> Bo jest pewien problem, jak jest brany Jackis z Doleca, z dupy, tak? Tak, no. Tak? Bez sukcesów. Jest, mam problem, jak biorą do Antonio, który którego kariera. Nie, jest ja nie, bardzo akurat długa. nie mam z tym problemu, z tym De Antonio. Właśnie, idealnie jakbyś wziąć tak zawodnika, który ze 3 lata pograł Pro, jest obytnica, że będzie lepszy, co nie? A jeszcze nie jest zasiedziany. I tak, dla Jackisa, dla mnie, za wcześnie? Dla De Antonio? dla Jackisa nigdy nie. nie chyba nie. za późno. De Antonio, jego kariera trwa prawie 10 lat. 10 lat! A dziś... to, się, to się nie należy. Dobra, okej. Okay. Dobra, i, i który ty jesteś. Nie, rocznik? nie, kurwa. Który jesteś rocznik? Jestem od niego rok starszy. Rok starszy tak. jesteś. No właśnie, to nie jest młodszy od nas. No? no i to co on jest? To no tam stary? mnie zdziwiło akurat. No, Myślę, że ma 30 lat. Bo ta kariera trwa właśnie od 10 lat! I przez 10 lat masz tyle czasu, żeby pokazać, że na leca zasługujesz. Gdyby nie to zasiedzenie, to on by się nigdy tam nie znalazł. No, no oczywiście, że tak, ale. Gdyby. Jakiś e, zawodnik z Barcelony, no. który gra w rezerwach, nagle zagrał mecz w Lidze Mistrzów, to by Cię to nie zdziwiło. Ale mecz są... w Lidze Mistrzów, a nie cały sezon. A może sezon? Nie. Widziałem też. Dobra, zresztą nie wiesz, czy on zagra cały sezon. Widziałem też głosy na temat transferu De Antonio, że to jest dobry transfer, ponieważ on jeszcze bardziej otworzy Giant X na hiszpańską publikę, bo De Antonio jest tam uwielbiany. I tak pomyślałem... Kurwa, rzeczywiście. Akurat ten hiszpański rynek jest dość niezagospodarowany w lecu. Mamy przecież tylko Mad Lions Koi, Fnatic, Heretics. Tyle. Tak, tylko jedną trzecią leca mamy poświęconą, y która poświęca uwagi Hiszpanii. I znaczy, dopchamy czwarty team, to myślę, że to jest w. Fnatic to tam kij, ale. No, ale też nie, no oni grają tu Hiszpanią. No. Ale Heretics i. Heretics i. Heretics i Madlins. I ma Madlając to przede wszystkim. Ciężko no. wygryć madlając jeśli chodzi o nie da się e, kibiców w Hiszpanii w tym momencie, no bo tam jest cała Hiszpania w zasadzie. No, praktycznie tak. A więc, a więc masz, to, to dziecko. Masz jeszcze i Baya. Nie zmienia to wszystkim. faktu nie no. zmienia to faktu, że jest jakiś procent ludzi, którzy będą kibicować de Antonio z Hiszpanii. No tak, na, na pewno, no De Antonio ma duży fanbase. jest co, ale, ale tak szczerze, gdybyś no. był takim prawdziwym kibicem Giants, tak to ja bym się kurwa cieszył, że ten de Antonio tam. Serio? No, czemu? No całe życie na niego patrzyłem i tak wiesz. Jakbym jak był kibicem. Aha, no. No, nie patrzyłem. A, w ten sposób, No okay. wiesz, no, i tak spoko. patrzysz na koniec, zagra w tym lecu. I sobie myślisz tak, no dobra, oni i tak nie zrobią dobrego wyniku. To czemu mają zrobić, yy, nie zrobić tego z A To nie trochę tak, jak yy, na polskim podwórku była taka sytuacja, że... Pukista poszedł grać do Internazional do Rypsona w drugiej Ultralidze? Ja trochę tak na to patrzę. Że to też był taki transfer, że patrzysz na ziomka, i grał gdzieś tam, gdzieś tam idzie do hypowanego projektu tak medialnie. Ale czy to jakoś dużo zmieniło? A ty uważasz, nie. że Giant X to jest hypowany produkt medialnie. No nie wiem w sumie. No ale <laughs> chodzi o to, że. <laughs> nie no to taki transfer <laughs> lubianego gracza. No to podobna zasada. Znaczy, musimy zastanowić się nad jeszcze jedną rzeczą. No. Bo ja nie wiem w sumie. Ty myślisz... Mhm. To jest dobre pytanie, swoją drogą. Przekwiń to. Ty myślisz, że Giantex pozbyło się Odaamne i stwierdzili, że De Antonio jest lepszy? Czy ty myślisz, że Odaamne Bieszczady po prostu już żeby... wywierdolił? Bo... Kurna... nie wiem. Ty, do, do, to jest dobre to pytanie. Jest dobre pytanie no. Ale no, bo... kąt Bieszczacki mi się podoba. Bo... A mi się wydaje, mhm. że on by nie odpuścił grania. Dopóki by mógł. Bo on nie znalazł teamu. Nie, no. 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 Więc chyba tęga głową znalazł że dla Może być solidniejszy. No chyba. Jakbym tak. był... Okej. Okay. A to, jeżeli, trzeba, to trzeba mieć jebla w głowie, Jeżeli co? Odo... Trzeba. Jeżeli Odo Amne <laughs> nie miał ochoty na wycieczkę w Bieszczady po ostatnim sezonie, kiedy się dowiedział o tym transferze, z pewnością przeglądał mapy, e, w jaki sposób wejść na... E... Ale musiałem się uśmiechnąć. Czekaj, czekaj, czekaj. Powiem ci tak tam o, wiem, wiem. Sytuację, odmalujmy to. Biuro Giantex. Następny dzień po ogłoszeniu tego transferu. Przychodzi cała drużyna, przychodzi Jackis, przychodzi Patryk, Ignar. Peach już nie przychodzi, Juhan jeszcze nie przychodzi, bo musi się przetransportować do Berlina. Wchodzą. I coś kurwa jest inaczej w tym Gaming Wchodzi trener, wchodzą właściciele, okay. patrzą. Zestaw dwunastu par butów traperów stoi w holu. A w ogóle sam hol do tego gaming house'u z jakiegoś powodu jeszcze, z jeszcze. nowoczesnego osklonego budynku stał się jakiś drewniany, taki kurczę nie wiadomo o co tutaj chodzi. Jeszcze stoi zapas kurczę wędlina typu sucha, 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 sucha bezkicka, a także zestaw paprykaza szczecińskiego gdzieś tam skitrany dla bezpieczeństwa. Chodzą? Koda się nazywa, Krakowska. Jakiś taki <laughs> Jakiś taki specyficzny zapach, trochę stęchlizny, tak. trochę potu, trochę tego wszystkiego. Otwierają drzwi. Oni nie poznają tej sytuacji. Nie, nie stoi żaden komputer. Za to mamy palenisko, stary piec. Palenisko jest jest y, śpiwór z y, termoforem. Tak, śpiwór z termoforem. A przed wielką mapą stoi odamne i rozrysowuje. Coś nie Odw odwraca się do chłopaka i mówi: Cześć! Ha, siema, słuchajcie, waszym zdaniem lepiej jest najpierw wejść na e, połoninę wetlińską? Czy może jednak. Czy od zrobimy... razu atakować dużą Rawkę. <głos> <głos> A może jak po tygodniu marszruty, może i cofniemy na górę turbacz. Kurwa, o co się stało? No i tak samo nie jak i my jesteśmy w szoku. Co się tam wydarzyło? W każdym razie, i to jest duży problem, bo teraz tak wygląda się Czajant X. To jest jedna wielka chata trapera. Dobra, to... O! Właśnie, jak ktoś by chciał na koncert Sidney Polaka, to niedługo będzie w chacie trapera. Wy się ten koncert w biurze Zapraszam do Berlina. Chowiczówka, chomiczówka. Tyle ode Antonio. Jest jeszcze Dzuchan jaka ten zawodnik. No jest. I tu akurat ja uważam, że to jest dobry transfer. Ty to nie jest transfer taki, że zmieniamy o trzy klasy zawodnika lepszego. w sensie, zawodnik trzy klasy lepszy zastępuje słabszego. Nie, uważam, że tu jest kroczek w dobrą stronę. Juhan dobrze się pokazywał w WCKU, dobrze się pokazywał w Werelach. E, tak jak pitch nie posmakował sceny koreańskiej w takim stopniu jak Juhan, e, a i tak wypadał stosunkowo nieźle momentami. No to ja myślę, że Dżuhan z większym doświadczeniem będzie okej. Okay. Ja lubiłem tego zawodnika, zaraz od DRX. Ja byłem w ogóle zdania, że yy, na Worldsach to Dżuhan bardziej zasłużył, żeby grać niż Piosik, bo Piosik intował cały sezon, został zmieniony na Dżuhana w trakcie qualifiersów na Worldsy i ten Dżuhan na Sejuani naprawdę to, to, to dobrze dużo yy, zrobił, żeby w ogóle DRX na te Worldsy pojechało, które wygrali, a potem grał Piosik i i wygrali Mistrzostwa Świata, no bo taki jest sport, że czasem się zdarzy górka w formie. No czasami Więc... siądzie, nie? Transfer Dżuhana mi się podoba. Transfer De Antonio mi się nie podoba. Pozostawienie pozostałej trójki? Nie podoba mi się. Siedźcie jak... tam wiesz. Wiesz, wiesz, wiesz jaki jest najśmieszniejszy <grym> akcent tej drużyny? No? To, to będzie nasz ulubieniec, to jest Zakis Ale o co mi chodzi? Pomyśl sobie, że ten transfer był kiedy? Rok temu? Kurwa, nie wiem. No Tore... pół roku temu. Pół, ro pół roku temu, tak? tak? Pół roku temu. E... Jak on się dział, to my wszyscy mieliśmy takie. To chyba jest dziwne. No, ale. Ale, może nie ale! wiemy. Ale! ale, może my nie wiemy, wiesz. I, ten... I tak po tym, po tym pół roku, czy tam w siedmiu miesiącach, czy ilu, tak sobie myślę, no, i było tak jak zawsze. Jakieś kurwa pogłoski ktoś wypuścił, że to jest jakiś niesamowity zawodnik i w ogóle świetny skill. I, I Champion Bull ma fenomenalny. no kurwa, nic się nie sprawdziło. Że ten nosek nie ma Champion bullu, przegrywa każdą linię. w team jest. Ale czyli niewidoczny. Gra Adepikami. Gra se Adepikami, którymi też dostaje w pierdol. I tak szczerze, to, że Jackis. W sensie, to, że przez to, że on tu jest, ludzie dookoła muszą się łudzić, że to jeszcze kiedyś wystrzeli? Jest dla mnie strasznie zabawne. Jackis jest jak na tym memie, gdzie stoi czterech komandosów, czy tam pięciu komandosów i ten pośrodku przebrany jest za klauna. To jest właśnie on wśród <śm> milionerów leca. I on tak stoi i mówi, kurwa, żeby nikt nie zauważył mnie, jak tu posiedzę wystarczająco długo, zostanę uznany za milionera, który na leca zasługuje i już mnie nie usunął. Czy tak będzie? Zobaczymy. W każdym razie, tak, Giantex filmem y jest dniem świra. Na sam koniec. No tak. A Johan? Czy, czy to całą drużynę po prostu? Nie, całą drużynę. Azja okay. Express. Niech będzie. Nie jest to ani serial, ani film. <laughs> A co to jest? Program. Program. To okay. jest program. Tak jak Giantex. Tak jak Giantex. Ani to drużyna, ani jest sportowa. Ale nie było to umówienie Express. Giantex, bo 23 minut. Giant minuty Giantex. To od De Antonio. Ludzie De Antonio. Ludzie, publika zachwycona. Zachwycona. Merytoryki dałoby się upchnąć w nieco krótszym czasie, ale. Powiem tak, kto by wam opowiedział o tym, tak. jak wygląda nowy wystrój właśnie, siedziby. Właśnie. Tak, to czy tego czy wy byście nie się do dowiedzieli o istnieniu knajpy Hata Trapera? Gówno byście wiedzieli, Gówno tak by jest się wiedzieli. No i o koncercie Sydney Polaku. Tera, teraz teraz wiedzieli, myśleć o Sydney Polaku i o Połoninie Wetńsku. Karmin Korp! Ah! Ah, 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 suka! Ah. Do boju! <laughs> Arcykura teraz. <laughs> oj, oj, tak. Karmin Korp wbrew oczekiwaniom ludzi. Nie zatrudnia cinkrofa. Natomiast zgodnie z oczekiwaniami ludzi wyrzuca cały topside, Natomiast tutaj znowu A contrario przeciwko oczekiwaniu ludzi zatrzymuje supporta. Tak. W nowym składzie Karmin Corp Zaka Boscharta zagra Kanna, w dżungli zagra closer, a na midzie zagra Vladi. Z kolei poz, bot, Botlane pozostaje taki sam: abset i Targamas. Kanna to zawodnik z to jest ten Kanna z T1 parę lat temu. Closer. Nie tylko z 1 To ten z 100 Thieves. Eee, a Vladi to ten czempion, który wysyła krew. <grym> no tak. A jak ma Vladi na imię? To jest grek. Vladi jest ogólnie młodym zawodnikiem, który występował w Akademii Karmin Corp. No i teraz dostał promocję do głównego składu. Wladimiros no Kurtidis. No właśnie, to musiało być jakoś. I jego favorite często nie jest Wladimir, tylko Jones, Silas i Kasadin. Lubiłem piłkarzy z Grecji często. Na przykład George Samaras. Kiorgos Papadopoulos. A pamiętasz ten niesamowity czas, kiedy w kadrze Grecji grał dwóch środkowych obrońców defensywnych? Tak. Papadopoulos i Papastatopoulos? Tak, tak. tak. To byli, to byli gołci. A w, w, w Zagłębiu Lubin grał Michał Papadopoulos jeszcze. <laughs> To był napastnik, ale tam jeszcze był taki mózg operacji, tam no. był Karagulis. <laughs> był był Karagulis, no to prawda. A ten bramkarz jak się nazywał, co tak wyjmował? Um, na, na Gekas? Tym, nie wiem kto tam na, był. Na, na Euro nie, Gekas 2004. To był, Gekas to był bramkarz czy napastnik? Euro, nie pamiętam, 2004, Grecja, to tam grał w Zgławie. Gekas to był chyba Tam był jakiś, chyba taki dobry grecki bramkarz, nie? I co z Europy Piłki Nożnej? No Grecja, 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 pokażcie mi. Ład. Da się to zobaczyć? No to możesz wejść po prostu w Grecję zobaczyć. tutaj. No czemu tak zrobiłeś? Yy, w, dobra. Tutaj i tu wejść w Grecję? No masz nie... finał, masz... W... Kliknij Grecja. Gdzie jest finał? O, finał. Kliknij Grecja. Tu? No, na przykład. O, tam mieli tego. Haristeas. Pamiętasz go? To był zawodnik. Nie no... Na yy, wikipedii Kompletnym gównem jest piłka nożna. Dobra, wpisz tak. Grecja 2004 Transfermarkt. Grecja 2004 Transfermarkt. O. Grecja, profil klubu. Stefanos Kotsolis, Michalis Siflakis i Antonis Nikopolidis. I to o tego właśnie mi chodziło. Antonis Nikopolidis, to był goat. Urodzony w 1971 roku. W tym momencie 50 lat. 32. No. No 32 miał wtedy. Ale... W momencie rozgrywania. No tak, to był skład. Yy, niestety Wladiego nie było w tym składzie. Bo nie, jeszcze nie żył. Ma on 18 żył. lat. Urodził się rok po Ty, wygraniu kurwa, Grecji przez mm, Mistrza Europy. Ale to musi być y, smutne. Jako człowiek. Rodzisz się no. rok po, tym po tej absurdalnej sytuacji, jaką było Mistrzostwo Europy. A może właśnie jest został spłodzony w noc po wygraniu Mistrzostwa Europy? Przez A August to jest jaki Przez miesiąc? zachwyconych rodziców. August, no to jest co, czerwiec? Nie wiem. Właśnie dlatego się pytam, ja nie znam tych miesięcy nigdy. Ja yy, właśnie na początku jest łatwo. Nie? Ale potem, jak jest June, July, August, sierpień to jest, no to mi się wszystko myli. Do nie... maja jest łatwo. I potem od września też jest Dobra, łatwo. Dobra, a finał mistrz. Nie, to nie, nie. chyba niemożliwe jest. No to po rok siedzieć w no. tym brzuszku. No zresztą, trochę odchowany to może i. Może i Okej. Okay. Ja tak uważam imię główne resztę. Może powiem. tak być. Taka jest Ten... historia powstania Wladiego. Vladi... Wladi, czyli yy, gość. Chłodzony w noc finałową tak. e, po finale mistrzostw Europy. Y, przez y, autorów tego sukcesu. Bramkarza Nikopolidisa, a Karagunisa. także na, na, napastnika, y, jak mu było jeszcze Gekasa! Nie, nie, nie. E, Haristasa Angrosa. Patrz, jest Teofanis Gekas. Yes, jest, jest Teofanis Gekas. Ej, takie gołty. Nostelios Giannakopoulos. Giorgios Giorgidis Nikolaidis też był, oczywiście. był Był, był, Dobra, starczy, ale jest spodobolo. Giorgios Karagounis Jest, był. jest, jest No piękni to byli gracze O, Konstantinos Katsuranis, to też był taki był, player Defensywny władzik Ajajaj aj. No a, te, a teraz dużo Co, w ogóle nie ma pojęcia o kim mówimy Dobra, idziemy dalej Idziemy dalej Przychodzi Vladi, to tak. jest trochę zaskakujący transfer ogólnie rzecz biorąc. Ociupinkę. Szczególnie, że w Akademii teraz będzie grał Abedagę. Właściwie gra, bo już yy, rozgrywa. Ale zaczęli. Gry. Tak. Wygrał? Mm, nie coś... wszystko. Nie wszystko. Ale coś wygrał. Ale coś wygrał. Mistrzostwo Francji za to wygrał. Yy, jest taka szansa. Czekaj, zaraz zobaczymy, bo redakcja jest na bieżąco, jak widać. Yy, summer season. No i proszę bardzo, Karmin Corp yy, ma 2-2. A... Czyli wygrał 50%. No to tak średnio. No ale dobrze to nie jest analiza Ereliku, Kopatu, Przecież nie, my tego nie będziemy robić, nie widzę. No dobra, no to jakie wreszcie te transfery oni przeprowadzili? A! Kanna Klauser wladi. Tak. No to jest takie pomieszanie z poplątaniem trochę. Trosecka. bo... Nie ma jednoznacznej opinii na ten temat. Chyba u nikogo. Ludzie się. Yy, Bardzo zachwycili. Tak, medialnie Fani casey, jak patrzyłem tym transferem, Kanny. Ja też. I rozumiem to. Eee, ale gdyby ten transfer odbył się dwa lata temu, no dobra, powiedziałbym: no. o matko, świetnie. Ale A to, tutaj. To mi, tak się nie da, no. Mam trochę taki vibe właśnie ściągnięcia eee, Milana Barosa do Ultraligi. Milan Baros w Ultraligi zagrał. Znaczy, do ekstra klasy. To jedno i to samo. Czekaj, a był Milan Barosz i jeszcze z Czech taki przyszedł. No. Albo Szczerze. Szerze. Napastnik w Legii Warszawa był ściągnięty taki co kiedyś w kadrze Czech. No był, Chyba. był. Yy... Ne, ne, necid? Necid, necid. Tomasz, necid. No, Tomasz, necid. Nie, Tomasz Niecik. Właśnie też o tym pomyślałem, mówię, ty, ja jestem jakiś tempy, czy to rzeczywiście był Tomasz Niecik, nie, to był Tomasz Necit Albo jeszcze bardziej. To jest tak naprawdę Łukasz Podolski w przebraniu. Oj, to to by było dobrze. Ten Podolski tak to jeden z lepszych Wiem, nas. wiem, wiem. I tak pewnie będzie, ale do czasu, bo Podolski też wieczny nie będzie. I zaraz się skończy, pójdzie, ale, jak się mówi. A myślisz, w... że Kanna będzie współwłaścicielem, Karminko? Nie wiem, zobaczymy. Może. Jak Za może to zagra. jest Podolski jeszcze obiecał, że w Polsce postawi swój kebab. Spoko. To nie jest chyba takie trudne. No, ale jego kebab jest znany w Niemczech. Serio? Tak. Okej, okay. nie wiedziałem nawet. Jest, Dobra, no? w każdym razie. Tak. Bo to trzeba do rzeczy, do rzeczy. Jeszcze kilka transferów jest, a ten odcinek się już ciągnie. No nie, nie szkodzi, nie, nie szkodzi. Nie. Chwilę czekali, także mogą posłuchać. Kanna. Dwa lata temu powiedziałbym wow, banger tak zwany, ale ja oglądałem występy kanny w DK. Nie było to jakieś świeże. Generalnie i końcówka w T1, to było już dwa lata temu chyba. Czy trzy lata temu nawet? Pewnie ze To już nie było e, coś wybitnego. A potem jego próba pewnego ponownego odnalezienia się na tej scenie koreańskiej, no szczerze mówiąc, nie wyszła też jakoś, jakoś bardzo przebojowa. Jeszcze zerknę na to, e, jak wyglądały te e, występy później. No właśnie, potem był non Redfords, w którym, e, z tego co pamiętam, tam wyniki były kompletnie beznadziejne. Eee, tak, bo to było ósme miejsce na spring i ósme miejsce na summer, więc to, no, no naprawdę można było zwątpić i to od razu po tym epizodzie t Potem wyciągnięte do tego D, które no było formacją ze wszechmiar przeciętną. No taka jest ale prawda. Czy ty y, wygrałeś kiedyś turniej Live's Good Let's Play? Nie, nigdy go nie wygrałem. No właśnie, a znasz kogoś w Lecu, kto wygrał go? Tak, Claudia Vladiego Apsa, i Targamasa. No właśnie wszyscy są akurat tutaj drużynie. Słuchajcie, event Life's Good Let's Play to jest nasz ulubiony turniej sportowy który odbył się w tym roku. Tak, jest wczoraj. Może o tym nie słyszeliście, ale miało to miejsce właśnie wczoraj. Sprawa jest stosunkowo świeża. Był to turniej, w którym brały udział dwie drużyny. Więc ktoś mógł powiedzieć trzy Gówno prawda, to był turniej. To był turniej. To, to był, turniej. To. To był let's, let's 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 Good Let's Good let's let's life's Good Let's, good. let's, let's play. play. Chyba dla, dla LG to zostało zorganizowane, play. jak tak jak tak czytam ten tytuł. Wzięły udział dwie drużyny. Karmin Korb. Gratulacje dla nich. Przeszli przez kwalifikacje. Musiał wybrać ich kameto, żeby wzięli w tym udział. Za, zagra, zagrali nawet w wielkim finale. <laughs> zagrali w wielkim finale. Lanowym. Zagrali oni na Koreę. Co więcej, zagrali na najlepsze, co scena koreańska ma do zaoferowania. Tak bym powiedział, gdyby był rok 2014. No właśnie to tak jest na koniec, że e, gdyby e, w takim razie Karmin Korp grało na Worldsach, mhm. na MSI to byśmy mogli nawet je wygrać w składzie jak, jak widać, jak widać, Karmin ma sposób na tak, Koreę w składzie LCK Legends grali Marin, Ambition, Izihun, Pawn i Captain Jack no, no i czy to nie są y, prawdziwe legendy? Marin ma w tym momencie 33 lata Ambition 31 Izihun proszę ja ciebie, również y, y, 31 lat, jest na karku Kolega Pawn, 27. Oh. Młody talent, młody talent. A Kapitan Jack, jak on się czuje, również 31. 31. Także chłopaki z Casey wyszli, zagrali sobie niczym Kanye West w piłeczkę. I ja może przeczytam wam, w jaki sposób y, wyglądał ten mecz. Bo on... Y, przepraszam, ten finał, finał tego turnieju. Bo to jest kapitalna historia, relacjonowana przez nasze ulubione źródło Shippy Sports. Zaczęło się od meczu... Karmin Corp wygrało wynikiem 48 do 14 w kilach. Gra zakończyła się w 28 minut. Czytam statystyki wybranych zawodników. Closer na 18 29 i e, upset na Korkim 12 4 12. Mm. Z kolei botlane Legendary łącznie statystyki wykręcili 4 eliminacje i 22 skony. Ale tak szczerze no, o co chodzi w tym turnieju? Poczekaj, bo jest drugi mecz tego. druga odsłona tego. Yy, finałowego turnieju. Yy, finału tego turnieju, o. I tutaj również posłużyć się statystykami botlanu. Yy, Upset z. Yy, aha, to Flashi w ogóle grała, nie Targamas. A oni w ogóle grali bez bezników swoich, z tego co tak. widzę. To jest player jeden, player 2. Tak, ci z Korei. Upset Aby. i Flashy, grając Wayne Pike na Civil Nautilus. Skończyli mając 18-3-15 Vain i 11-2-20 pajka. Z drugiej strony botlane, łączne statystyki 3-25. A to naprawdę jest dla LG. No tak. Life's good, let's play. Tak. E, jest druga gra, również zakończona wynikiem 49 do 24. No i jest ostatnia mapa. Tutaj widać było, że zawodnicy KC chcieliby, żeby ten mecz jeszcze potrwał. Bo tutaj, bo tutaj jest nawet dusza widzę. Ta, e, tak. Ta, ta useless, jak ona się nazywa chemtechowa. To był mecz, w którym poszło najlepiej zawodnikom, yy, którzy stanowią pantheon Legend Elsie Natomiast warto uwzględnić drafty, ponieważ przeczytam od góry, jakimi czempionami zagrało Karmikorp. Na powiedzieć. topie Syndra, w dżungli Z, na midzie Draven, na AD Carry Samira i Rel Support. Tak. Casey również wygrywa ten mecz. Draven na LeBlanc kontroluje chyba, co? Te dasze. No w sumie, może przerwać, no. No tak, dlatego prawdopodobnie jak będzie ktoś LeBlanc chciał zagrać w lecu, to Vladi od, razu, od razu wyciągnie Dravena. No. Nie, Wladi nie, ale Jackis jest koneserem Adepików, dlatego. A myślisz, że on podpatrzył od Jackisa? Na pewno. W każdym razie tak, odbył się taki mecz, yy, więc Carmin Corp nawet się nie, sezon nie zaczął, oni już wygrywają. I to na legendy. Legendy, legendy sceny koreańskiej. Legendy na Koreę. No, na Koreę. I oni, o, no właśnie. Nagrajesz to? Korea, kurwa. Coś nagrałem. <laughs> No, yy, więc tak. Kanna myślę, że poradzi sobie dobrze. W sensie to jest liga, w której na topie widzieliśmy gorszych zawodników z Korei. Na przykład Fotona i wygląda świetnie. Dlaczego więc Kanna miałby być yy, dużo gorszy? Nie wiem. Myślę, że będzie on pewnie w top 3 hmm? do planerów. Tak, tak. No bo jeśli. Albo nawet i top jeśli 2, Jeśli do tej chyba. ligi przychodzą tacy ludzie jak. Za przeproszeniem. Jak ten adekery się nazywa? BDS. Ice. Ice właśnie. Mm -hmm. I oni tutaj rozkładają karty, tak? To no. No, moim zdaniem Kanna, nawet jeśli nie pamięta już dokładnie, czy grał z D, na flashu na D, czy flashu na F. Bo to jest możliwe. Czy wygrał flasha? No gra Camille tam, nie zawsze flash jest. No właśnie. no właśnie. No to i tak, i tak pewnie będzie w topce. No, no myślę, że. Yy. Ja myślę, że on będzie przy Broken Bay. Myślę, że Broken Bejda nie przeskoczy. No. Będzie walczył o drugie miejsce. Tak. Z Potonem. No tak. Z młodszym kolegą z, z ławki. Pogadają sobie. I Jest to, tu zaznaczam, drugi już zamawianych transferów zawodnika z Korei. No. Proszę liczyć, ile, Asia ile tych będzie. No, no, to ogólnie podsumowanie tego w sezonu. Belsie Jest jeszcze Closer i to jest fajny transfer. Bo może to być. jest lider, to jest gość, którego ja lubiłem zawsze w yy, Ameryce. Pewnie część duża z was tego nie śledziła, ale naprawdę dobrze się prezentował. Część z Was może go pamiętać, bo 100 Thieves generalnie bardzo słabo wyglądało na international, ale w regionie Closer był spoko zawodnikiem. No i Wladi za Sakena. Czy to jest downgrade? Chyba nie, bo Saken no nie był no. ogromnym nie wypałem. No nie, dlatego spoko te transfery, ale dało się <laughs> zrobić to lepiej na pewno. No. Ale ten skład jest lepszy niż poprzedni. Raczej tak. No. Y, czy Targamas y, powinien tutaj dalej być? Nie. Nie, ale też y, słyszy się o tym, że Karmin Korb trochę spisuje Chciałbym już ten rok na straty. Apseta również nie powinno być, bo jest w szóstem. Apseta nie będzie tu za rok. Daj Boże. No bo będzie Kalista grał. I okay. wydaje mi się, że po prostu Karmin Korb testuje teraz rzeczy, które mają posłużyć do budowy składu na przyszły no, sezon. właśnie, musimy... jakoś. Oni tak tylko czekają na tego kalistę. To musi no. być jakiś taki film. była taka książka, czy taka, nie pamiętam, że to była cała książka, no ale miałem ten tekst na studiach jak to się nazywało? Czekając na... jak to się nazywało? Czekając na Godota Czekając na Godota, tak sztuka autorstwa Samuela Becketa stary to jest to nawet znany to jest banger. Czekając na Godota polega na tym, że na rozdrożu bodajże czy tam na jakiejś drodze Siedzi sobie dwóch ziomków i czeka na Godota, który ma przyjść. I generalnie gadają całą tę sztukę, Godot na końcu nie przychodzi. Okej. Okay. Dlatego no to jest idealne. Czekają na tego kalista, tak gadają, kurwa, ten kalista no ja, lu ja lubię takie teatry. No, jak on przyjdzie, to ale będzie banger, ale super będzie. Ale super. Bo to jest teatr pewnie, nie? No tak, no sztuka. Sztuka, no. Spoko. Czekając na Godota, sztuka napisana przez Samuela Becketa, reprezentująca tak zwany Teatr Absurdu. Utwór został napisany w języku francuskim. No, Francuzi i, i te, Teatr Absurdu, bardzo fajna sprawa. Polecam mm, również z tego nurtu rzeczy Ju... nie, nie wiem, jak się go nazywa. Do... Jug... Jug... Jugin Ionesco, Jugin... chyba. A, Ionesco, tak. tak. Bardzo fajne rzeczy. Także tak, czekając na Godota. Czekając Jeżeli na Godota. jest ad adaptacja filmowa, to to jest właśnie ten film. To jest to właśnie, no. A jest pewnie. Pewnie jest, pewnie jest. I... Dajemy lajka like tym zmianom. Tak. Są kolejne zmiany. Słuchaj. Znaczy, ostatnie już chyba nie na... Dwie są. Nie, jest dwie. SK Gaming, jest Vitality. Od czego rozpoczynamy? SK Gaming. Ok. Irrelevant zostaje na topie. Izma zostaje w dżungli. Niski zostaje na midzie. Zmienia się botlane. Exakik i DOS. Lota. Do składu dołącza Rachel. I zawodnik uniku. Haha. Ha, ha. ha. I teraz tak, to się zmieniło. Ten zawodnik już się Haha nazywać nie będzie. Zmienił on ksywkę na Luon. Okej. Okay. Więc będzie występował jako Luon, ale wcześniej grał on jako Haha. Była z tym związana pewna kontrowersja, ponieważ Haha to skrót, który można rozwinąć w europejskich warunkach do dość popularnego yy, prawie już dekadę yy, dekady. Nie no, yy, trochę, trochę wiek później. temu, wiek temu wiek temu zawołanie, którym posługiwali się nasi sąsiedzi. A również do inicjałów jednego z przedstawicieli. Nie, Coś? inicjałów nie. Inicjałów nie. No nie, to byłoby aha. A nie no. innego no, przedstawiciela. A, tak, tak, no. tak. On chyba był od propagandy. Tak. Chyba tak. Nazywał się nazywa no? Himmler? Tak. No nie, to chyba nie od propagandy. Hans Himmler. Tak. A nie eee, wiem czym się zajmował. Ja jestem bez ja z historii. Eee, Ale mieliśmy? był taki człowiek. W każdym razie to, że i to warto zaznaczyć. SK Gaming, to jest niemiecka organizacja. To, że zawodnik Koniku Haha dołącza do niemieckiej orgi. Well, well, well. Powiecie, że to przypadek? A, a zobaczmy, kto z weskie. Czy my znamy tych ludzi? Czy my wiemy, co oni się... myślą? Simons Swifter. Papa Marcos, ale to jest Marcos, trener, tu to... trzeba właścicieli yy, sprawdzić. To znajdziemy tu w ogóle? No, czasem bywają, jacyś członkowie staffu. Ale to daj na dół tutaj. Jeszcze niżej? O, o jest. Czy wiemy kim o, zajmuje się pan Deslash, Aleksander Miller-Rodic, który jest CEO, albo. Jens Wunderberg ja Wunderbaum Albo Bernhard Schindelbeck, Ja tego nie wiem Albo Hauke Henning Horst TY! HAUKE HENNING HORST! Przeczytaj inicjały No dobrze, no I to jest Head of Partnerships Ale odkrycie, co? No właśnie Kurwa jego mać Tragedia to jest no ale no. To no jest to pewien skandal. No jest, to skandal. jest tak pewien skandal. No, że, że ten pan się tak nazywa. Ty krepo, tam jest general managerem, nie wiedziałem nawet. O, widzisz. Ja. No dobrze no. Ty! Oni mają podpisaną Trouble Inst, kasterkę jako content creatora. Ona normalnie komentuje leca. Patrz, to jest to, jak ty się spiałeś o Silvano na Ziten, A tu, proszę bardzo, ona w lecu i dla SK content robi. No tak, no jest to, jest to dziwne, co prawda, co prawda, nie wychodzi kurwa z bębnem podczas finału. I... Czy na pewno? No, mam nadzieję, że nie. No, no. dobra, powiedzmy, że nie Wy, wychodzi. Wyobraź nie? sobie w lecu, że któryś z tych właśnie komentatorów pracuje ten i nagle jest finał, tak? No ja, ja wiem, ale ja się... Po... Ja... Gaming na g i wychodzi komentator. Ciąga garnitur, mm -hmm. z bębnem kurwa i kibicuje jednym Ale jeśli potem coś powiem, ale. <grym> Drablin z bębnem faktycznie nie wychodzi. Okej. Okay. Coś. No, <grym> rozumiem. Znaczy nie rozumiem, ale podejrzewam, że coś jest nie tak. Nieważne, nieważne. Transfery. Kim jest Rachel, kim jest Luon? Poza podejrzanym nikiem, Luon jest też podejrzanym supportem. Ponieważ nie mieliśmy go okazji oglądać. W żadnej dużej lidze. Tylko Akademię LCK. Znowu to samo. Nic to nie zmienia. Nic. Będzie on Będzie najlepszym dobry. supportem. Tak. Będzie bardzo dobry. Arachel grywał sobie tu i tam raz na jakiś czas przecinka z LCK i on z strzelcem jest w porządku. Eee, pewnie powinien być lepszy tak wchodząc. Lepszy od takiego aisa Ale tak. przy tych Korańczykach ja mam wrażenie takie. To nigdy nie jest do końca kwestia palców i kwestie mechaniczne, to jest bardziej to jak on się odnajdzie tak. w drużynie. Jak się odnajdzie, to jest banger. Jak nie, no to jest tragedia. No tak no. Mieliśmy takie przypadki kiedyś na przykład w How To Kill, ten koreański botling, który teoretycznie powinien być dobry. No. Okazał się bardzo średni. Ale w tych transferach jest inna sprawa. Bo wyrzucenie exakika i dosa jest yy, no taką ciekawą sytuacją muszę przyznać. Nie ciekawą bardziej niestety. No szkoda tego. Boli mnie Brak Zakika Dos, powiem tak, dużo zrobił w ostatnim sezonie, żebyśmy nie żałowali tak. jego odejścia. Pozdrawiamy Kamila Stocha na Kamil. <noise> Kamile Stoch. Kamile Stoch to była właśnie ona. <noise> yy, ale Zakika szkoda. I tutaj właśnie dochodzimy do tego, że to jest kolejny transfer Koreńczyka. No i tu się zaczyna główny problem dla mnie z tymi wszystkimi ruchami. Problem tożsamości europejskiego League of Legends. Tak. Czyli że my wyrzucając Egzakika i biorąc Rachela, i wyrzucając DOSA, i biorąc Luona, a także wyrzucając nawet tego kaboszarda i biorąc za niego tak. Kannę, myślę, że trochę tracimy em, właśnie to, czym powinna być liga europejska. Ja bym chciał. Sorry, może to jest niepopularna opinia, może nie tak mówić. Ale tak uważam. Wolałbym oglądać w Europie grających europejczyków, a nie koreańczyków. Od tego jest LCK. Atletik. I nie mam. No bo bardziej się z nimi utożsamiam i chciałbym, żeby to była rywalizacja naszego regionu, a nie rywalizacja talentów, które wyrosły gdzieś indziej. Zresztą ciągle się dzieje to samo, że ci zawodnicy przychodzą na chwilę i odchodzą. Ile było takich graczy? Pitch to jeden z tych przykładów. Pobył chwilę, wyjebał y, się ze składu, ale wiesz, i wzięli nie... kolejnego i będzie ta sama historia pewnie. Był John hun pograł sobie, pojechał do Korei. Czy stanowi to dla nas jakąś dużą wartość, że ci ludzie tutaj są? No nie, niespecjalnie. Nie tylko boli, że SK Gaming y, zrezygnowało z tego, że no. mają kurczę kogoś, kogo sobie wychowują. Tak, Exa Kika. No z tym DOSem to rozumiem, mogli coś po, pokmienić, ale może chcieli wyrzucić DOS-a, a powiedział, żeby z niego nie grać. Nie no może. Niezła beka jest też taka, że my ciągle mówiliśmy, ale sprzedażowo będzie klasa dla SK Gaming, jak oni tego egzakika wypromują i goselną do lepszego teamu. Tak go są nawet nie zagrał nikt zresztą. A z ławki będzie pobierał pejczek, albo w Akademii grając dalej będzie kasa spływać do niego. Także wątpię, żeby się dorobił SK Gaming jak na razie na nim. Eee... No, nie podobają mi się te transfery ogólnie tak co do zasady. To nawet nie jest kwestia gameplayowa. Bo prawdopodobnie ten Luon będzie lepszy od DOSa. Ale wolę tę rywalizację może ciutkę gorszą, ale jednak w naszym tym, e, w naszym sosie, a nie żeby LED stało się LCK Challengers V2. Bo tak jest, niestety, Mocne będzie bardziej. Gaming Powinni być już ostatnio. Ja się dziwię, że nie wymienili izmy. Moim zdaniem to jest niewypał. Nie powinien ten gość być w lecu, co pokazał przez te dwa sezony, że nie było progresu, a wręcz przeciwnie, pewna stagnacja albo nawet i regres. Chociaż o tym trudno mówić w sumie. No, ale nie, nie jestem kupiony przez Izmę. No. Nie byłem już, kiedy ten transfer się dział, nie jestem teraz. No, nie no, ale no, rozumiem, że zostaje już w tym ja momencie. Ja też rozumiem. Już go tak przeszkolili tam na tych tantach, na tych kurczę, zadaniowcach, że zostaje po prostu. Nie. Może to połączyć. No. Jaki to jest film. To jest jakiś film, w którym hmm, dzieje się duży zwrot akcji, Taki, którego się nikt nie spodziewał. No, no, no. Hm. Wyspa Tajemnic. Nie wiem co to. To jest ten film. Tak to się nazywa? Ten z DiCaprio. Mm. Że on jest wywieziony na wyspę, i na tej wyspie jest jakiś zakład dla obłąkanych, czy, czy jakieś więzienie, już nie pamiętam dokładnie. I chodzi o to, że on przez cały film próbuje uciec stamtąd, i na końcu się dowiaduje, że on żył w deluzji cały czas, i tam. No, takie, no w sumie, zdałem spoiler trochę. To inaczej. To no, to jest Fight Club. To jest Fight Club. Ta... Okej. Okay. Też jest twist na końcu. No jest, no. Hmm. Kurczę. Jakoś tak nie, nie wiem jak, jak to właśnie ocenić przede wszystkim to, co tu się wydarzyło z tym Rachelem i haha. Żeby do, dopasować to do filmu jakiegoś, kurczę. Hmm. Zamieni... Zobacz, widzisz. Dlatego ten jest Five Cup. Ezakik to jest ten główny bohater. Tak? Ale w swojej wersji podstawowej, że tak powiem. I on, I on potem widzi kurwa, ten Tyler Durden, ten Rachel i Luan. Oni są wspólnie Tylerem Durdenem w tej analogii. No. Kurwa, oni tacy dobrze, no. Oni... Ja bym chciał być taki, ta, ta, taki właśnie jak on. A na końcu widzisz, się okaże, że wynik będzie taki sam. Tego SK Gaming jak było ostatnio. I pewien reskin został zrobiony. Może tak być. No może tak być, może, no, być. No. może tak być. Zobaczymy. Zobaczymy. Ostatnia drużyna z transferem nam została. Team Vitality. Tutaj... Myślę, że jesteśmy zgodni. Jest jedna zmiana. Tak, Jesteśmy zgodni. To, e... jest, to jest bardzo dobry transfer. Linkas wchodzi za Douglasa, reszta składu pozostaje niezmienna. Foton WTO, Cardzy, Helisang. Tak to wygląda. Tak. No ale to jest bardzo dobry transfer, no kurczę. E, wiem, że tutaj Polak i tak dalej powinniśmy kibicować, mm. ale Douglas był zawodnikiem średnim. Tak. Plus jeszcze do tego zawodnikiem, który nie za bardzo brał na siebie tę grę. E, wiem, że w tej drużynie może nie do końca o to chodziło, ale bardziej mi tu chodzi o to, że wiesz, shot calling, podjęcie no. jakiejś decyzji. Linkas to da. Mi się wydaje, że finalnie tak podsumowując tę przygody lecową Douglasa. Nie był to kazus Synchrofa, nie aż tak źle było. Nie, oczywiście. nie, nie. No, było nie, dużo nie, lepiej, no nie, no nie. ale w gruncie rzeczy, kiedy tak myślał o tym, że teraz Douglas gra w akademii Vitality, ma wynik 3-1, wygląda dobrze, może to jest mu potrzebne, może to jest dobre, tak generalnie. Zyskał trochę doświadczenia w Lecu, wróci na tę scenę RL-ową, niech udowodni teraz z tym Vitality, który ma mocny roster, ma ogromny coaching staff, ma duże ambicje, dużo kasy, jakby. Bo jest miejsce, w którym moim zdaniem teraz Douglas musi udowodnić swoją jakość i swoją wartość. I jeżeli dobrze się pokaże, to moim zdaniem chętnych po niego będzie dużo. O ile oczywiście nie uznają menadżerowie Leca, że warto wziąć losowego Korańczyka. No tak. też jest taka szansa. Yes. O i to jest właśnie kolejny problem z Korańczykami, bo będzie grał Juhan, bo gra Sepic, bo gra sobie Rachel i takie Douglasy siedzą w akademiach. Ale to. No, każdy z tych wiadomo. wymienionych wyżej jest lepszy od Douglasa. No okej, okay, ale jest lepszy teraz. A czy będzie lepszy w perspektywie roku? Nie wiem. Bo zazwyczaj ci Koreańczycy się trochę jednak Ale degradują. Ale no. w sporcie to i tak. Yy, Zresztą szczególnie ja ci... w LOLu. Powiem Ci tak. Na sam koniec tej dyskusji transferowej, nie? O tych Koreańczykach wszystkich. Ja nie wiem do końca, co te transfery mają nam dać tak long-termowo. Czy, czy my. Jakby, czy celem jest, żebyśmy wygrywali tymi graczami na czołówkę Korei i Chin? Sorry. Ale nie dzieje się to, jeżeli ci zawodnicy są za słabi na nawet główną ligę, albo byli w nich przeciętni, albo zajmowali piąte miejsce, to jak oni mają wygrać na tych ludziach, których nie potrafili wygrać z lepszymi składami? Przecież ty wiesz, po co ich się tu ściąga. Bo to jest tanie i dobre. No słyszałem, że są tańsi niż europejscy. No i to, to dużo, prawda. dużo, dużo. I dużo to jest, kurczę... Są dużo tańsi, no. A więc to jest po prostu tanie i dobre, no. Taki europejczyk pogra w LFL-u, Dwa lata, zarobi tam mnóstwo pieniędzy i jak przyjdzie do leca, to chce dwa razy tyle. A gość z Korei, który nie może się dostać. Ja nie chcę, nie chcę no, tego da, mówić, da, ale... Da. ale ci europejscy gracze tym się stają. Sutymi kotami. Suc tak. Takim właśnie tłustym, sutym kotem staje się dowolny Europejczyk, który dostaje szansę gry w Elysie. No? no tak, no. A y gość z Korei, który nie może się dostać y do El no Musi coś znaleźć. Bierze minimalną pensję w Europie. Ale jest po prostu kotem. Jest, jest kotem. No. E, młodym kotem. Szczupłym. Tak. Szczupły kot to jest. Bo ten widzicie, że jest taki. No, jest suty. Kwadratowy. Rzeczywiście jest to super. On, ten akurat mógłby wyjść z bębnem. Ta. No, nosi go codziennie. E, tak. No i wiesz, i przychodzi taki Juhan. Hmm. Chociaż on akurat e, trochę inny przykład, ale powiedzmy, że przychodzi. Weźmie o połowę mniej. A pewnie będzie lepszy jeszcze trochę od tych: o połowę lepszy. No. O połowę mniej, o połowę lepszy. Dlatego ja się nie dziwię, ja też bym tak robił: Team Vitality jako film serial. Yy, pieniądze to nie wszystko. A może. Dla linkasa ja powiem tak. Slamdok. Milioner z ulicy. <laughs> może tak być. Zarobi <laughs> siano. Przygraninował w tych y, ligach regionalnych, teraz wychodzi na lekarza. No, też dobre. Życzę mu, życzę mu dużego zarobku. Tak. I Oskara. Jest jakiś jeszcze film taki, właśnie od nędzy do pieniędzy? Bardzo dużo takich. No jest. właśnie. Y, Życie Kizo na przykład. Czyli no tak. serial Moda na sukces. Nie, czekaj, kurwa. Czemu Moda na sukces? Nie, inaczej on to nazywał. Jak się do niego serial nazywał? Co on kręcił na YouTubie? Ja nie wiem. My to sukces. Nazywa się Firma. Hmm, czekaj, czekaj, czekaj. No, Moda na sukces to jest prawdziwy serial, ale coś takiego było. Może to była moda i sukces? O, widzę, że kolejny zaskakujący gość w, w programie. Yy... Tak, moda i sukces. Je, 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 to był serial ki, kijo. No nie najlepiej się oglądał ten serial, w sumie, co się mówiąc. Jak na normalne zasięgi Kizo. Yy, tak. W yy, Kii mycha gościem programu. Ja nie powiem, kto będzie kolejnym. Ale też mogło być pewne zaskoczenia. Nie no. Nie wiem, czy wiecie, o czym ja mówię. Jest taki program, który prowadzi Bezzi, Tam dla Polsat Games, czy dla Frenzy, czy dla kogo? No. Kurwa, już nie wiem, jak nawet nazywać tę firmę. Nie wiem, kto. Coś się czym zajmuje. Nie no, dla Frenzy dla publikowane Fren to na Polsacie, a jest to jako świadczenie dla Kii. Okej. Okay. W każdym razie jest dla Kii taki program i no nie wiem, takie kółko wzajemnej adoracji z tego powstało, że to jest hit. W sensie, rozumiecie? Jest cast, na którym są ci ludzie, i teraz jeszcze stworzyli kurwa jeżdżenie samochodem po mieście, które to 20 minut, i tym razem Micha opowie na temat komentowania, chyba nie wiem. Chyba tak. <grafię> tak mnie to śmieszy. <grafię> no dobra, tam dostanie A kilka z kim jest kurwa gadać na tej scenie? Z kim? Powiedz mi, z kim? A o czym miał być ten program? Nie wiem, o esporcie. Z Nachowskim na przykład mogliby pogadać. No mogliby. No. Albo z Douglasem. No dobra, ale był y, Veggie, był Inspired, był Woolite. No byli. No, no a teraz osta ostatnimi czasy już kurwa łatwiejszą tak. drogę obrali. Veggie <laughs> Be pewnie pisze na grupie, kto jeszcze nie był? <laughs> Boże, chłopaku. Przestań, stałeś w dość niezręcznej sytuacji. No! A nic mi nie mówiłeś, to są tylko moje, tak? To... No, no, Ale no, nie bo nic ci mi nie mówiłem, mówiłeś, no, nie no, nie ci, nie. To są tylko moje. Takie spekulacje. Spekulacje, mm -hmm. które znając życie, są prawdziwe. E, jak bym nazwał, jakbym jakimś no. filmem nazwał e, ten, 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 ten program KI? No. Taxi driver. Bo Michał akurat pewnie podjechać chciał do domu. E, <laughs> I Benzy go podniósł. Dobra, tyle na dzisiaj. Dość! Zostawcie lajka, like suba dzwona. I... I się trzymajcie, I się ogólnie. Się trzymajcie u ogółem. U ogółem. O właśnie, i, najwa i pytanie do Was na koniec. Odpowiedzcie. Y w następnym y odcinku znowu będziemy czytać komentarze. Teraz to za dawno było. Tak. Ale kim był koń trojański? I z tym Was